zorganizowanych z okazji Dnia Kobiet. Jest mi niezmiernie miło Was tu przywitać i podziękować za Waszą obecność. Ten wyjątkowy wieczór jest dedykowany wszystkim kobietom, co właśnie dzięki nam świat staje się lepszy, piękniejszy i bardziej kolorowy. Chcemy Wam podziękować za Waszą siłę, odwagę i determinację, które codziennie nam towarzyszą, aby nadać nowe znaczenie światu. Obecność każdej z Was tutaj dzisiaj jest dla nas niezwykle ważna i inspirująca. Dziękuję za to, że jesteście. Z tego miejsca serdecznie dziękuję wszystkim kołom gospodyń, które działają tak prężnie na terenie naszej gminy. To dzięki Wam możemy tutaj wiele zrobić. Liczę na współpracę. W tym roku na pewno będą wielkie wydarzenia i dzięki Wam stworzymy je właśnie dla lokalnej naszej społeczności. Wielkie brawa dla Was wszystkich. Serdecznie Was witam na dzisiejszym spotkaniu. Celebrujemy Święto Dnia Kobiet. Dzisiaj symbolicznie, bo przecież my zawsze cenimy Was, Waszą obecność i celebrujemy Wasze święto zawsze. Tego spotkania dzisiejszego też pewnie by się nie odbyło, gdyby nie pani dyrektor Agnieszka Szmudły, pan Bałdusza, to zorganizowały dzisiejsze święto. Przepraszam, za długo leżałem w domu. Nie tylko świat byłby bez Was smutny, mniej wrażliwy, mniej kolorowy, na pewno też mniej bezpieczny. Niestety stało się, co się stało i doświadczyłem różnych refleksji, mógłbym napisać rozmyślania po tych dniach, rozmyślania Marka Aureliusza, praktycznie całą książkę. I podzielę się z Wami jedną refleksją, a to taką refleksją, że możemy sobie planować, a życie i tak już robi scenariusze. Dosłownie ułamek sekundy i mój plan marszu orszaków 3 króli 6 stycznia skończył się orszakiem na salę operacyjną. Wszystkie spotkania, które miały być, poszły mi nie pamięć. Po prostu nie ma. Więc możemy sobie planować różne rzeczy, a stanie się, co się stać i tak ma. Ale bez Was cóż by było? Dziękuję mojej żonie, która znosiła moje nastroje i humory i opiekowała się dziennie nade mną przez ten czas, także dziękuję bardzo. Ten świat nie byłby też tak kolorowy, ale my mężczyźni nie bylibyśmy tak zaopiekowani od kobiety. To Wy dbacie o nas każdego dnia, jesteście, wspieracie, prasujecie spodnie, koszulę, szanujecie, bierzecie skarpetki i tak dalej. Wszystko to wiemy. Za to wszystko Wam serdecznie dziękujemy. Dlatego życzę Wam, drogie Panie, miłości, żebyście były kochane, żebyście kochały. Czułości, wrażliwości, szacunku dla Was, dla Waszej pracy, abyście byli zawsze zdrowe, żeby rano nic nie bolało, nic nie strzykało, żeby można było wstać spokojnie z łóżka. I cieszyć się życiem. Wszystkiego dobrego, drogie Panie, wspierajcie nas. My czasami nie mówimy zbyt dużo, ale naprawdę dziękujemy, że jesteście. Z okazji Dnia Kobiet, Państwa Radnego Powiatowego, najserdeczniejsze życzenia. Tu Wójt wszystko powiedział, nie wiem co więcej powiedzieć. Życie nie jest kolorowe często, więc żeby Wasza praca była znana w rodzinie, w społeczeństwie, tam gdzie żyjecie. A to, że tutaj tyle pań z kół gospodyń, no to czyni właśnie naszą Polskę piękną, bo to Wasza praca, Wasze zorganizowanie się, to jest to, co czyni, że zazdroszczą naszego kraju naprawdę za granicą, że Polska jest tak piękna. Ale to także tutaj powiedziałbym Panie Wójcie, także dla Pana chwała, pod Pana ręką tyle pięknych organizacji, tyle pań się zrzeszyło i działają tutaj w naszej gminie. Także serdeczne gratulacje. Chciałem podziękować, skoro jestem tutaj, także Panu Wójtowi, jego ekipie, Pani Przewodniczącej Ewie Kulińskiej za współpracę w ostatniej kadencji. To była bardzo dobra współpraca. W
jednocześnie chcę gminie pogratulować panu burmistrzowi, radnym, ale także pracownikom gminy za niesamowity wysiłek i za niesamowite, że tak powiem, zgromadzenie środków, ponad 30 milionów w tym roku inwestycji, to się po prostu w głowie nie mieści. I skorzystali z okazji, Francuzi mają takie powiedzenie, saisir l'opportunité, czyli skorzystać z okazji, kiedy były te środki wzięli. Przed nami piękny, sentymentalny koncert. Na naszej scenie zaprezentuje się dzisiaj duet artystów. Patrycjusz Sokołowski i Gabriel Menecz, w którym wykonaniu słyszymy utwory z płyty Jej Podróż, piosenki legendarnych artystów. Foga, Łodeckiego, Szczepaniaka, Załcy, Chłopaczewskiej i wiele, wiele innych. Jakoś niezwykle tak, jakoś nie.